Zaufałem waszmościom. Który to pan Wodyjowski? To ja. Na wielkoluda właśnie nie wyglądasz. Gdzie staniemy? Tu. Gola. Żal mi was pana, bo o tobie słyszę jako o sławnym żołnierzu. Dlatego po raz ostatni mówię ci. Zaniechaj mnie. Dawaj. Witajcie moi mili. Dzisiaj spróbujemy stworzyć trochę nową koncepcję. Tak jak kiedyś zapowiadaliśmy, chcielibyśmy pokazać parę filmików, na których będziemy tłumaczyć pewne niejasności w grze. Takie rzeczy, które najczęściej spotykam na turniejach, z którymi ludzie sobie nie radzą, nie do końca je rozumieją i mają z tym problemy. Potem z tego wynikają spiny, że trzeba wołać sędziego, że ktoś nie zna zasad. Więc w skrócie, dzisiaj chcielibyśmy zacząć od takiego tematu, który jest chyba najpowszechniejszy, jeżeli chodzi o nierozumienie do końca tego, co może się wydarzyć, czyli faza kombatu. Przez długi czas nieobecna w tej edycji, ostatnio się stała coraz ważniejsza, więc chcielibyśmy mówić zarówno podstawy, krok po kroku, jak to wygląda, jak i takie pewne myczki, triki, które nie są oczywiste i które warto jednak znać, żeby kiedy się idzie na turniej albo na inną formę grania. Na dzień dobry, zaczniemy od omówienia fazy szarży, bo jak może nie wszyscy wiedzą, faza kombatu jest podzielona na dwie fazy. Fazę szarży to jest istotne. I fazę walki, co jest istotne, bo możesz użyć na przykład przerzutu ze stratagema, który jest raz na fazę, więc... i potem znowu kolejnego w fazie walki. I tutaj, mając podręcznik w ręku, czytamy. Na pierwszym stepem jest wybranie jednostki, którym będziesz szarżował. Ja wybieram moje plagusy od firmy Puppets War. Tutaj zaskoczeń nie ma. Nie można wybrać jednostki, która adwansowała, flopakowała, chyba że coś tam. I co jest ważne, ta jednostka musi być w 12 calach od wrogiej jednostki. To ma znaczenie, bo są jednostki, które przecież szarżują więcej, choćby plagi. Tak, mamy... Letery z trzema kostkami? Tak, niektóre unity mają możliwość szarży na przykład na 3d6 albo na 2d6 plus 1, ale jeżeli nie jesteśmy w 12 calach, nie możemy deklarować szarży, a deklarowanie szarży jest ważne w kontekście tego, w co możemy potem bić. I dokładnie tak samo działa to w drugim kroku, czyli wybraniu celi. Możemy wybrać do cel szarży tylko te rzeczy, które są w 12 calach. Mam szczęście, oba unity są w 12 calach. Tak jest. To jest bardzo istotne, ponieważ jednostka, która szarżuje, jak się dowiemy później, może atakować tylko te jednostki, które deklarowała szarżę. Czyli jeżeli coś nie deklarujemy szarży, nie możemy tego uderzyć. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że to też się aplikuje przy podwójnej aktywacji. Jeżeli wasz unit może bić się drugi raz ze stratagema albo umiejętności, wciąż w turze, w której szarżowaliście, do końca tej tury możecie bić tylko to, na co deklarowaliście szarżę. Z kolejnym etapem jest Overwatch. Tutaj to, co jest warto wspomnieć, zawsze warto zdeklarować szarże na te jednostki, które nie robią Overwatcha i są w waszych calach. Dokładnie, niczego nie tracicie. Nie ma w tym żadnej szkody, a nóż coś się stanie, że będziecie chcieli w nią uderzyć. Jeżeli Overwatch jest pomijany, to jest pistolet, który i tak nie ma zasięgu, albo jeden strzał z siłą... D3, jakieś strzały z orła Koteaza sobie pominiemy, dzielne plagi szarżują na Koteaza i na Marinesów. Marinesi strzelają z bolterów. Dwa razy trafili, dwa razy zranili i plaga jedna zginęła. To jest też istotne, warto wspomnieć. Jednostka można deklarować szarże nie widząc to, co się szarżuje, ale nie można mieć Overwatcha, jeżeli jesteś niewidoczny. Więc można spróbować zaszarżować na przykład za jakieś ściany i kogoś tym zaskoczyć. Także gdybyśmy tutaj mieli ścianę, przez którą według zasad modele piechoty mogą przechodzić, mogę ich zaszarżować, mogę tu przejść, ale nie dostanę Overwatcha. Tak jest. I dochodzimy do tak naprawdę ważniejszego elementu tej szarży, czyli wykonaniu samego ruchu. Teraz na co warto zwrócić uwagę, to to, że tylko pierwszy model, który ruszamy, musi wejść w jeden cały przeciwnika. Dokładnie. Pozostałe mamy dużą swobodę, co będziemy pokazywali, jak można wykorzystać. Na wiele ciekawych sposobów. Plagi oczywiście klasycznie, daleka szarża. Teraz to, o czym warto pamiętać, heroic intervention bohaterów. Każdy bohater na koniec fazy szarży może zrobić interwencję w model przeciwnika, unit, który jest w trzech calach od niego. Po rozpatrzeniu wszystkich szarż. Tak.
Czyli rozpatrując moją szarżę, sprawdzam. Nie chcę się bić z Kotazem, więc staję 3 cale od niego. Jednocześnie w calu od Space Marines. Dokładnie. Teraz resztą tak naprawdę mogę poruszyć się w każdym kierunku. Gdybym miał tutaj znacznik, który chcę zająć, mógłbym się rozciągnąć oddziałem. Zachowując 3 cale od Kotaza. Staram się na oko. W ten sposób na przykład mógłbym zająć znacznik, którego normalnie fazą ruchu nie byłbym w stanie zająć. Jednak tak naprawdę dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym naszym kombacie i na ruszaniu się w kombacie. Jeżeli zauważycie, w tym momencie nie ustawiam modeli wszystkich wcale od przeciwnika, bo wciąż czeka na mnie ruch pylin, który pomoże mi zdecydować, co tak naprawdę chcę zrobić. Czasem będzie bardziej mi się opłacało od razu wejść w cały oddział, jeżeli będę chciał zmaksymalizować liczbę ataków. Czasem będę chciał zaatakować tylko jednym gościem z oddziału. Tak, tutaj jest, to jest bardzo ważny moment, bo w tym momencie możemy, tak naprawdę decydujemy o tym, jak będziemy rozgrywali ten kombat, bo to, co pokazał Dave, czyli dostawienie się tak, żeby uderzać, jest jednym stosowaniem, można się sprawdzić bardzo mocno rozciągnąć. Drugie stosowanie, można się dostawić w ten sposób, że tylko jeden model uderzy w ogóle w kombacie. Możesz zaprezentować? Dokładnie, w tym momencie tak naprawdę to jest powyżej cala. Ten nasz pierwszy musi być w calu, ale jeżeli żaden z pozostałych modeli nie jest w calu od tego, który jest w calu, w tym momencie w takim ustawieniu tylko jeden model będzie uderzał. Co nam daje taka takie ustawienie? Tak naprawdę zabijemy jednego, górę dwóch Marinesów w tej sytuacji i dzięki temu wiemy, że przynajmniej trzech przeżyje i na tych trzech będziemy mogli się związać w kombacie i unieruchomić ich w tym kombacie. To jeszcze dokładnie jeszcze raz pokażemy, jak będziemy omawiali Fight Face. Może was chcesz poczekać, aż siąpić przestanie? Mnie wszystko jedno. Żal umierać. Tak idę. Pułkownika będą chować, to i niebo płacze. Dawaj was. Kolejną fazą jest faza walki. Pierwszym etapem fazy walki jest wybranie jednostek, którym będziemy walczyć w kolejności. To omówimy dokładnie w innym filmiku. W tym filmiku skupimy się na samych ruchach i atakach w kombacie. Tak więc po wybraniu oddziałów, które walczą, w tym przypadku Dave wybierze co? Oczywiście, że mam jeden oddział plagusów, więc wybieram moje plagi. Pierwszym etapem jest pylin, czyli wykonanie ruchu do 3 cali, tak żeby skończyć bliżej najbliższego modelu niż się go zaczęło. Oczywiście i teraz dostrzegamy tutaj pewną rzecz. Ten model jest w okolicach 1 cala, 1,0001 cala od tego gościa. Jeżeli chcielibyśmy iść najbardziej logiczny sposób, przesuwałbym się w ten sposób, jestem bliżej. Ale jak można wykorzystać taką zasadę, mając 3 cale pylinu, mogę poruszyć się po łuku i wciąż kończę troszeczkę bliżej niż zacząłem ten ruch. Teraz jestem w mniej niż calu, powiedzmy 0,9 cala. Jestem bliżej, poruszyłem się do 3 cali. To jest absolutnie legalny ruch. Potem oczywiście muszę zatrzymać koherencję, ale mam pozostałe modele. Dlaczego to jest ważne? To, co chcielibyśmy dzisiaj przede wszystkim omówić, to jest otaczanie jednostek przeciwnika, które nie mają flya, czyli tak zwane lokowanie się w kombacie, łapanie w kombat, co pozwala nam zaszarżować przeciwnika i mieć pewność, że w następnej turze w tym kombacie zostaniemy. Bycie w kombacie w turze przeciwnika oznacza, że nie będzie mógł do tego oddziału strzelać. I to lokowanie jest podstawą takiego zagrania, które dla armii kombatowej jest podstawą przeżycia na stole i osiągania dobrych wyników. W tym wypadku jednak, wiedząc, że mam przewagę liczebną nad przeciwnikiem, nie chcę go zabijać. Pamiętajcie, że po pylinie mamy ataki. Czyli po pylinie wciąż chcę, by tylko jeden z moich gości uderzył, żeby zminimalizować szansę na zabicie przeciwnika. Mogę na przykład ruszyć się tak, żeby być w podobnej odległości i mieć możliwość złapania tego gościa w kombacie, tego gościa, ale wciąż pozostając ponad jeden cal. Plagus nie trafił i teraz będę mógł próbować. Po atakach, które wykonujemy według podobnej procedury jak w strzelaniu, czyli wybieramy cel, wybieramy broń, to jest ważna rzecz. Jeżeli mamy jakąkolwiek broń komatową, musimy ją wykorzystać. Nie tak, jeżeli jesteś w calu, musisz bić. Jeżeli jest, nie, możesz bić z kolanka. Nie możesz. Fuck.
Faku tu było wyjaśnione, jeżeli macie broń kombatową, nie musicie z niej bić, możecie bić z tak zwanego łokcia, kolana bądź z bańki, czyli nie używacie statystyk broni, używacie statystyk zwykłej siły, nie ma to AP, ma to damage 1. Teraz po tym jak uderzyłem raz... Po i zdjęciu strat następuje tak zwana konsolidacja, czyli dokładnie taki sam ruch jak Pailin. Ma dokładnie te same zasady, tylko jest po ataku. Teraz co chciałbym zrobić, mam tego mojego kolegę, który był tutaj. Ruszam się 3 cale w to miejsce. Ten kolega ruszy się 3 cale w to miejsce. Ten ruszy się 3 cale do 3 cali w to miejsce. Jak widzimy, ładnie trzymają koherencję. Pozostałe modele mogą zrobić dość podobną rzecz. Tutaj również mogę złapać 3 cale. Tutaj złapać 3 cale i tutaj złapać 3 cale. Najważniejsze, żebym na koniec kombatu trzymał koherencję. Teraz następuje faza walki przeciwnika. Przeciwnik prawdopodobnie uderzy, zakładając, że nie zabije tych plag. Nie powinien. Nie ma dość ataków. Dokładnie. No, zabił 2. Masz bardzo ważne, żeby nie zdjąć tych plag, które otaczają konkretne modele. Dlaczego to jest teraz istotne? Ponieważ w fazie swojego ruchu tych dwóch odrzuconych marinesów nie może wyjść. Tak, nie mają miejsca, żeby się ruszyć po prostu. Mamy 3 modele, które z każdej strony otaczają podstawkę przeciwnika. Co to oznacza? Żeby wyjść, nie posiadając flya, musiałby przejść po mojej podstawce. A co to jest nielegalne. Jest nielegalne. Czyli nie może wykonać ruchu fallback, musi zostać w tej pozycji. Zobacz, cały oddział ty też nie może tak, mieć ruchu fallback. Cały oddział nie rusza się w fazie movementu. To jest bardzo ważne. Ci goście nie strzelą, chyba że mają pistolety, nie mogą, plagi, te plagi w kombacie nie mogą być ostrzelane i co jest też bardzo ważne, te plagi już teraz dostawią się wszystkie do kombatu w fazie przeciwnika, zabiją tych 5 biednych marinesów i w turze, kolejnej turze Dave'a będą mogły robić co im się żywnie podoba. Szarżować inny oddział, atakować. Oto głównie to jest kwestia przeżycia bądź zatrzymania w miejscu przeciwnika. Jeżeli nie chcemy, by przeciwnik się przemieścił, to jest jedna z tych opcji, ale najważniejsze jest utrzymanie się przy życiu. Czasem wystarczy złapać się na jednym modelu, można nawet 3 różnymi oddziałami, byleby zachować lokowanie podstawki. I mamy 3 oddziały, do których przeciwnik nie strzeli, dostanie. Tak, bo co jest ważne, wystarczy ten jeden zalokowany model Marines, którego widzimy, i kolejne oddziały plag, gdyby na przykład były 4, też mogłyby się teraz do tego kombatu dostawić. Tak. Do innych oddziałów Marines z tego samego oddziału. I ten oddział w dalszym ciągu, żaden model z niego nie może się ruszyć. W związku z czym przeciwnik nagle może się okazać, że nie może niczym strzelić do żadnego modelu swojej armii, swojej turze. Co jest, bardzo często oznacza, że horda wygrała. Najczęściej na tym polega gra hordą. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, że tutaj mamy co prawda tylko niecałe 10 plagusów, ale gdyby to był oddział 30-osobowy, mógłby być tutaj pociągnięty wężyk jeden za drugim, kolejne plagusy, które na przykład trzymałyby znaczniki na polu bitwy, albo zasłaniałyby bohaterów od strzelania przeciwnika. Także tak zalokowany oddział można też wykorzystać na korzyść innych oddziałów, na korzyść kontroli pola bitwy, na korzyść robienia kart. Dobrze, teraz drugi z trików, czyli pewne rozwinięcie zasady lokowania w kombacie. W tym wypadku mamy oddział. Marisów chcielibyśmy zabić, a przynajmniej mocno uderzyć, a jednocześnie chcielibyśmy się zalokować w kombacie. Na szczęście obok przeciwnik zostawił nam Koteaza. I teraz jak wygląda atakowanie jednego oddziału, a lokowanie się na drugim? Podstawą jest znowu faza szarży. Czyli deklarując szarżę plagusami, deklaruję ją tylko i wyłącznie na marinesów. Co to oznacza? Nie mogę skończyć szarży w mniej niż calu od Koteaza, ale z drugiej strony nie będę mógł go bić w swojej fazie kombatu. Dlaczego to jest ważne? Nie mam szansy go zabicia. Często tutaj pozwolę się wtrącić. Akurat w przypadku tak małej ilości plag i Koteaza to nie ma aż tak dużego znaczenia, bo on prawdopodobnie tak by przeżył. Chciałem o tym powiedzieć. Ale wyobraźmy sobie, że to na przykład byłby oddział 20 Gin Stealerów. A ten biedny Koteaz byłby na przykład
dialoguską, albo tak, jakiś model z jednym czy dwoma undami. Albo piątką kabalitów. To są takie oddziały, gdzie jeden, dwa genki potrafią zmieść taki biedny. Tak. No to jest oczywiście, mówimy, teoria, czyli mamy jeden oddział, który chcemy normalnie zaatakować, chcemy zabić, i mamy drugi, którego boimy się zabić, bo nawet jeden atak byłby w stanie na przykład zabić jakiegoś pojedynczego sierżanta na jednym undzie. Takie sprawy. Czyli deklaruję szarże tylko na jeden oddział. W mojej fazie szarży ustawiam się ponad cal od Koteaza, oczywiście dbając o koherencję. Pozostałymi plagami mogę na spokojnie zaatakować tutaj. I teraz z prawie wszystkich plagów wypłacam ataki w oddział Marinesów. W fazie pylinu bądź konsolidacji, w zależności od tego, jak udała mi się szarża, mogę już teraz złapać trzema plagusami Koteaza. Oczywiście nie wypłacam mu ataków, bo nie mogę. Pozostałe plagi zabijają oddział przeciwnika. W mojej konsolidacji, jeżeli nie zrobiłem tego wcześniej, mogę zlokować bądź po prostu dostawić się tak, jak będzie mi wygodnie. Oczywiście Koteas odda mi, ale nie przetrzebi całego oddziału. Ale dzięki temu pozostaje zlokowany i nie ryzykuje tego, że zabije taki model. Pamiętajcie, że w tej edycji, nawet jeżeli nie deklarowaliście szarża na dany unit, wciąż możecie pylinem bądź konsolidacją wyjść w mniej niż jeden cal od niego, co pozwala na wykonanie takiego manewru. Waść machasz jak cepę. Ok, teraz kolejna ciekawostka, która związana jest z wielkością podstawek. To jest szczególnie adresowane do graczy armii hordowych, orki, plagi, genki, kultyści. Jak można wykorzystać to, że mamy 25 mm podstawki? Jak wskazuje matematyka, jeden cal to 2,54 w zaokrągleniu, a nasze podstawki są niewiele, o parę milimetrów mniejsze. Co to oznacza? Tak. Nasz pierwszy gość, stojąc base to base z przeciwnikiem, jest w jednym calu z nim. Zasady walki w kombacie mówią, że możemy uderzyć modelami, które są w jednym calu od modelu przeciwnika, albo w jednym calu od modelu z tego samego oddziału, który jest w jednym calu od przeciwnika. Co oznacza, że możemy to wykorzystać w taki właśnie sposób. Czyli najpierw pierwszy model stoi base to base. Drugi model stoi tuż za nim w linii prostej od osi podstawki przeciwnika, co oznacza, że od przeciwnika dzieli go tylko podstawka naszego drugiego modelu, czyli 2,5 cm. Co czyli oznacza, jest w calu. Czyli tych dwóch gości w tym momencie jest w calu od przeciwnika. Dokładamy trzeci model, który teraz jest w calu od pierwszego plagusa. Czyli mamy już trzy szeregi. W calu od przeciwnika, w calu od przeciwnika, w calu od modelu z oddziału, który jest w calu od przeciwnika. Ale pamiętajmy, że nasz drugi szereg też jest w calu od przeciwnika, co oznacza, że czwarty dostawiony base to base plagus będzie w calu od plagusa, który jest w calu od przeciwnika. Co oznacza, że w tym wypadku biją aż cztery szeregi. Co by się stało, gdybyśmy nie mieli małych podstawek, tylko duże? 32. Marines ma podstawkę 32 mm, gość za jego plecami nie jest już w calu od plagusa, jest w calu od gościa, który jest w calu z plagusem, co znaczy, że bić będą tylko dwa szeregi. W przypadku małych podstawek są to cztery szeregi, w przypadku dużych dwa. Jeżeli gracie armią hordową i póki co zasadno to pozwalają, polecamy małe podstawki. Podnieś. Kolejnością, o którą mówimy, jest wybieranie oddziałów, które będą walczyły, i triki, jakie można tutaj stosować. Rulebook mówi, że wszystkie oddziały, które szarżowały lub są w jednym calu od przeciwnika, mogą być wybrane, żeby walczyły po stronie obydwu graczy. Unity obydwu graczy.
Teraz przyjmijmy taką teoretyczną sytuację, że ten biedny oddział Plague został zaszarżowany przez 5 Space Marinesów i Roberta. Przeciwnik wybiera, który z tych pierwszych dwóch oddziałów uderza. Powiedzmy, że popełni błąd i wybierze wpierw tą piątkę Space Marines. To jest... Ma oczywiście wszystkie stepy, które były omawiane przez Dave'a wcześniej, czyli konsolidację, paliny. To pominę, bo to nie jest istotne. To, co jest istotne w tym filmiku, to to, przyjmijmy na potrzeby filmiku, zabiły 3 plagi. Teraz, jako że właściciel plag wybiera, które modele giną, przyjmijmy, że wybiera te 3 modele. W tym momencie możesz użyć kontrofensywy plagami. Powiedzmy, że nie chcesz, nie jest to w tym momencie istotne. Przeciwnik wybiera drugi oddział, który szarżuje, żeby uderzył. Wybiera Roberta. Teraz co się stało? Robert nagle ma 3 cale konsolidacji przed atakami, palina przed atakami i okazuje się, że nie jest w calu od żadnego wrogiego modelu. Tutaj czyli... też warto wspomnieć o tym, że jeżeli szarżowałeś w tej turze, zawsze przysługuje ci pilin i konsolidacja, nawet jeżeli nie jesteś w jednym calu tak. od przeciwnika. Tylko to jest istotne, jego ataki w tym momencie przepadają. Uderza w powietrze i przysługuje mu konsolidacja. Kolejne 3 cale. Tak, dzięki takiemu trikowi, rozłożeniu skrzydła, które idzie w lewo, na przykład na znacznik, jeżeli te modele stoją szeroko, zdejmując straty, możemy uniemożliwić przeciwnikowi uderzanie. Bardzo podobny trik można użyć, jeżeli przy takim samym dokładnie rozstawieniu to plagi by szarżowały i z jakiegoś powodu musiałyby się dostawić do albo w pobliże Roberta. Teraz plagi uderzyły, coś zabiły, pomijam, bo to jest nieistotne na potrzeby tego filmu. Jeżeli przeciwnik zrobi błąd i wybierze wpierw Space Marinesów, żeby uderzyli, ponieważ ty zaklarowałeś już ataki wszystkimi swoimi oddziałami, które szarżowały, następuje tura przeciwnika i zabije je choćby jednego plaga, nagle Robert nie jest w jednym calu od wrogiego oddziału. To znaczy, że nie może być, jeżeli nie szarżował, a przyjmujemy, że plagi szarżowały, nie może być wybrany jako oddział, który może uderzyć. W ten sposób można kogoś bardzo przykro zaskoczyć, wyjmując mu oddziały z kombatu. Okej. Teraz kolejny trik, który chcielibyśmy pokazać, który wiąże się z użyciem gema powszechnego w kilku armiach. Oznacza to podwójną aktywację w kombacie. Czyli po jednej fazie kombatu nasz wybrany unit może zaatakować jeszcze raz. Tutaj mamy do czynienia z bardzo hipotetyczną sytuacją, ale spotykaną na stołach. Mamy naszego screena, którego tworzył Kabelici i 4 cale za nimi stoi archon, sierżant, bohater, pojedynczy gość. Teraz jak możemy wykorzystać podwójną aktywację? Zakładając nawet, że nasz archon jest ponad 12 cali od naszego oddziału Marines, czyli nie możemy go nawet zadeklarować jako celu szarży, nasi Marines deklarują szarżę na przeciwnika. Dochodzą, używają pilina i są w tym miejscu. Zdawałoby się, że nasz bohater jest bezpieczny, bo nawet jeżeli cały oddział zginie, to oddział Marinesów wciąż ma tylko 3 cale konsolidacji i nie może nam nic zrobić, bo będzie daleko, zostaną w polu, będziemy mogli ich w następnym turze zastrzelić. Jednak w tym wypadku zakładamy, że nasi dzielni, powiedzmy Blood Angelsi, zabijają kabalitów, ruszają się konsolidacją 3 cale do przodu, do najbliższego przeciwnika. I teraz jak możemy wykorzystać podwójną aktywację? W tym momencie wydając cepeki na ten stratagem, mogę jeszcze raz aktywować i w kombacie. Mimo tego, że nie ma w 3 calach, ani w jednym calu żadnego przeciwnika, więc nie mogę się spalinować i zaatakować, bo nie deklarowałem szarży na tego bohatera. Pozwolę się wtrącić. Większość strategiów ma napisane, że oddział może uderzyć ponownie. Według faka, chyba ETC, jest sprecyzowane, że to oznacza, że oddział musiał zaatakować, czyli albo szarżować, albo być w jednym calu od przeciwnika. Nie możemy użyć tego takiego strategema na oddziale, który jest gdzieś w polu kilometrów. Tak, tak. No tutaj mamy sytuację z szarżowaniem. Konsolidacji i paliny. Tak, no chciałem o tym wspomnieć, ale jak widać brak scenariusza nam pomaga. W tym wypadku chodzi o to, że był to unit szarżujący. A unit szarżujący, jak już wspominaliśmy, przysługuje mu zawsze podczas aktywacji pilin i konsolidacja.
Więc nawet jeżeli w tym przypadku nie mogę nikogo zaatakować, wciąż mogę zrobić pile-in. Nie mogę zaatakować, bo nie deklarowałem szarży na sierżanta, ale za to przysługuje mi konsolidacja. Co się dzieje? Być może wydałem parę cpeków, ale wiem, że dzięki takiemu ustawieniu mój oddział jest bezpieczny, ponieważ zlokował w kombacie sierżanta kabalitów czy innego bohatera. To jest ważna rzecz, zwłaszcza dla osób, które grają z armiami strzeleckimi, żeby brały pod uwagę to, jak ustawiać screena, kiedy przeciwnik ma możliwość zrobienia podwójnej aktywacji. Kończ waść, wstydu oszczędź. Kolejnym ciekawym zagraniem przy użyciu stratega ma takie jak podwójna aktywacja istniejącego w Blood Angelach, Orkach, Tyranidach, Kornowych Demonach, Kornie i Kozach. Owszem. W Thousand Sunach. Jest zabicie dwóch oddziałów, unikając całkowicie zwrotki od nich. Przyjmijmy na potrzeby tego filmu, że tych pięciu dzielnych Space Marinesów to jest na przykład Death Kompania, a te dwie piątki kabalitów to jest jakiś oddział z dużą siłą walk, na przykład Gen Stealery, Bladestery, coś do czego nie do końca chcemy dostać. Teraz szarżujemy, deklarujemy szarże na obydwa oddziały. Załóżmy optymistyczne szarże, nam się udaje, wybieramy nasz oddział jako pierwszy, żeby uderzył w kombacie, zabijamy tych niebieskich chłopaczków, ale chcielibyśmy zabić więcej, chcielibyśmy też zabić czerwonych. Więc co można by teoretycznie zrobić? No można by pójść 3 cale na pałę do nich i liczyć na to, że pod koniec fazy, bo tak działa większość tych podwójnych aktywacji, uda nam się w nich uderzyć. Ale problem jest taki, że teraz zaangażowaliśmy ich do walkę. Co oznacza, że oni wpierw nas uderzą, zanim będzie koniec fazy walki i będziemy mieli możliwość użyć strategema. Co jeżeli to będzie jakiś oddział mocno kombatowy, nie jest fajne. To doskonałym przykładem jest na przykład 40 kultystów pod aurą przyrzuty ranień i przyrzuty trafień kontra cokolwiek. Kornowi gwardziści. Więc co można zrobić? Kultyści. Można się nie dostawić do nich do końca, zostać po palinie powyżej cala od nich. Teraz ten oddział czerwonych kabalitów, którzy reprezentują silną jednostkę kombatową, nie jest w jednym calu, więc nie może zostać wybrany do walki. Następuje rozpatrzenie wszystkich innych walk i koniec fazy walki. Pod koniec fazy walki możemy wybrać oddział, żeby uderzył ponownie. Wybieramy naszych Space Marinesów. Oni wchodzą w kombat z tymi kabalitami i mogą ich uderzyć bezkarnie, bez możliwości zwrotki. Dobra, daj, pokażę, nie wiem, po co chcesz. Piu, 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 piu